kochani, dzisiaj witam się z wami prosto z mojego studia filmowego, które na razie niestety jak studio nie wygląda, ale mam nadzieję, że niebawem się to zmieni. Trochę rzeczy pojawiło się tutaj nowych i chciałam zrobić dla was taki szybki update tego, co się tutaj wydarzyło. Także spójrzcie, w tej chwili wygląda to w ten sposób, także niezbyt atrakcyjnie. Oczywiście jest tutaj dużo sprzętu, jest mój taboret z SF Meble, jest moje złote lustro, które bardzo dobrze się sprawdza, mogę wam polecić, może sobie podejdę i od razu wam powiem, co mam dzisiaj na sobie. Fantastyczny outfit do układania różnych rzeczy. Mam tutaj na myśli biały t-shirt bawełniany Tommy'ego Hilfigera, bardzo dobrze się u mnie sprawdza. Jeansy też Tommy Hilfiger i czerwony pasek Louis Vuitton. Mam go już od bardzo dawna, ale bardzo rzadko go używam. Stwierdziłam, że pasuje do logo Tommy Hilfiger i dlatego go założyłam. Poza tym te jeansy są obszyte czerwoną nicią, więc myślę, że wszystko tutaj do siebie pasuje. Także taki typowy outfit dzisiaj do chodzenia na co dzień. Obok mamy mój fotel Mr. Fluffy, który świetnie mi się sprawdza. I korzystając z okazji, może od razu wspomnę, że fotel, który przyszedł do mnie w kolorze szarym, a myślałam, że jest beżowy, postanowiłam ostatecznie wymienić, także zwróciłam go i czekam na nowy fotel, który ma się u mnie pojawić w lipcu. Obok mamy skrzynię moją ukochaną z SF Meble, na której w tej chwili znajdują się gipsóweczki, które dosłownie przed chwilą przywiózł mi mój brat z giełdy kwiatowej. Gipsóweczki w przepięknym różowym kolorze. Bardzo jestem mojemu bratu za to wdzięczna. I kupił mi jeszcze, słuchajcie, złotą kulę do ozdoby. W ogóle na giełdzie kwiatowej ponoć jest mnóstwo takich gadżetów, także chyba się tam niebawem wybiorę. Jeśli chcielibyście, żebym nagrała dla was vloga z tego miejsca, to dajcie mi proszę znać. Co tutaj wam mogę jeszcze pokazać? Przede wszystkim chciałabym powiedzieć, że nie podoba mi się ten kolor ścian, który jest żółty i wiem, że wam również się nie podoba, także myślę, że w najbliższym czasie ten kolor zmienię na biały. Zastanawiam się jeszcze nad tym, żeby tutaj nie zrobić sztukaterii, żeby to ładniej wyglądało, ale jeszcze nie podjęłam ostatecznej decyzji. I jeszcze bardzo poważnie rozważam to, żeby tutaj w tym kącie umieścić atrapę kominka. Mogłoby to bardzo ładnie wyglądać. Tutaj mamy wieszak z IKEA, którego używam do swoich różnych holi. Kupiłam sobie też nowe wieszaki. Ale teraz mam taką refleksję, że w zasadzie to przydałby mi się taki sam wieszak, ale w kolorze złotym i jeszcze jakiś manekin do tego. Wiem, że są takie miejsca, w których można kupić takie rzeczy, wtedy to by wszystko bardzo ładnie ze sobą współgrało i nie wiem, czy tak właśnie nie zrobię. No i oczywiście pojawiła się jeszcze jedna nowa rzecz w tym moim salonie, czyli Kallax, bestsellerowy regał, który jest dostępny w IKEA. I mnie się te regały bardzo, bardzo podobają, świetnie się u mnie sprawdzają. Uważam, że te regały prezentują bardzo dobry stosunek jakości do ceny. Można sobie tutaj poukładać naprawdę najróżniejsze rzeczy i mam już kilka pomysłów. Przede wszystkim myślałam o książkach, bardziej w stylu coffee table booków, ale na razie nie mam ich zbyt dużo, także musiałabym sobie dokupić. Można tutaj oczywiście pięknie wyeksponować torebki. Tutaj jest moja piękna torebkowa skrzynia Kult Gaja, którą sobie kupiłam niedawno. Tutaj są z kolei klosze z IKEA. Możecie sobie przechowywać w środku różne rzeczy, na przykład perfumy, albo schować pędzle, żeby się nie kurzyły. I o perfumach oczywiście również myślałam, żeby je tutaj poustawiać. Torebki, nawet widzicie, że mam tutaj dwa egzemplarze pasujące kolorystycznie do reszty. To jest ozdoba marmurowa do przytrzymywania książek, którą zamówiłam w SF Meble i były dwie takie same części, natomiast ta mi upadła i paradoksalnie to mnie bardzo ucieszyło, bo dzięki temu mam teraz tak jakby dwie różne ozdoby i mogę sobie to położyć na przykład na książki albo na tę skrzynkę. To jest też nowość, która pojawiła się w IKEA. Jak widzicie, mam słabość do skrzynek.
Natomiast można sobie to położyć właśnie na skrzynie i bardzo ciekawie to będzie wyglądać. Generalnie mam taką jedną małą uwagę do tego kalaksa, mianowicie to, że te półki są bardzo wysokie, trochę za wysokie jak dla mnie, mogłyby być troszeczkę niższe, bo przez to zostaje bardzo dużo wolnej przestrzeni w momencie, kiedy na przykład ustawimy sobie tutaj perfumy, więc one musiałyby stać dodatkowo jeszcze na jakimś podwyższeniu. Mam tutaj również inne złote gadżety z SF Meble, z Home & You, Homely, innych sklepów. I mój najnowszy, przepiękny gadżet, który pokazywałam Wam w poprzednim vlogu, czyli skórzaną kostkę Louis Vuitton, która jak się okazuje jest jedyną kostką, która dotarła do Polski. Także jestem jedyną osobą w Polsce, która taką kostkę otrzymała. Czuję się w związku z tym niesamowicie wyróżniona i dziękuję jeszcze raz marce Louis Vuitton za ten prezent. Także na pewno sobie tę kostkę wykorzystam. Kolejna rzecz, która sprawia mi w tej chwili problemy, to jest ten oto przepiękny prezent od Olivii, czyli napis Olfactoria, dlatego że przez to, że on ma tutaj wystającą literkę F, to problematyczne jest ułożenie tego napisu na meblach. Musiałabym go tutaj w jakiś sposób chyba przykleić, żeby to się w miarę dobrze prezentowało. W przeciwnym razie mogłabym to dać tylko tutaj. Także tak by to mniej więcej wyglądało. Nie wiem, muszę to jeszcze przemyśleć. Na dole chyba nie ma sensu czegokolwiek ustawiać, ale dobrze by było, żeby jednak zagospodarować w jakiś sposób tę przestrzeń. I mam na to patent. Kupiłam sobie takie zamykane drzwiczki do zmontowania na stałe. I do tego jeszcze uchwyty w kolorze złotym, które oczywiście można sobie zawsze podmienić na jakiś inny wzór. I też o tym myślałam, o jakichś robaczkach albo gwiazdkach, jak już je znajdę. Natomiast, tak jak powiedziałam, cały czas mam dylemat, czy zamontować te zamykane szuflady, czy też szafki na dole, czy tutaj. Nie podjęłam jeszcze decyzji, natomiast już kupiłam sobie te drzwiczki. Także myślę, że niebawem będę sobie tutaj coś z nimi kombinować. Kolejna rzecz, która mi tutaj brakuje, jest dywan. Po pierwsze dlatego, że panuje w tym pomieszczeniu bardzo duży pogłos, więc dywan by mi w tym zakresie pomógł, a po drugie wyglądałoby to wnętrze bardziej przytulnie. I jeszcze chciałabym w jakiś sposób zagospodarować ten kawałek ściany za fotelem, wieszając tam na przykład jakiś obraz. I korzystając z okazji pokażę Wam może spóźniony prezent urodzinowy od mojego brata i jego dziewczyny Katarzyny. Pozdrawiam oczywiście serdecznie. Jest to moje zdjęcie w formie takiego obrazu w złotej ramie i wygląda to naprawdę pięknie. Bardzo mi się podoba, tylko że jest z tym jeden problem. Mój brat i Kasia nie pomyśleli o tym, że w momencie, kiedy ja to powieszę na ścianie, to będzie odbijać wszystkie lampy i nie będzie to wyglądać zbyt dobrze ze względu na tę plastikową tutaj powierzchnię. Więc ja nie mogę mieć obrazu ani w szkle, ani właśnie w plexi. Muszę mieć coś w stylu obrazu namalowanego na płótnie. Pokażę Wam może teraz. Wyglądałoby to naprawdę super, ale nawet w tej chwili widać, że wszystko się tutaj odbija. Także bardzo, bardzo żałuję. Może uda się zrobić jeszcze jakąś inną wersję tego zdjęcia, a na razie to chyba sobie dam do swojej sypialni. Na pewno jest to bardzo oryginalny pomysł na prezent. O, widzicie? Te lampy właśnie? Nie wygląda to zbyt dobrze. Więc jeśli będziecie szukać czegoś ciekawego, co można wręczyć bliskiej osobie, to na pewno mogę Wam coś takiego polecić. A, i jeszcze jedna rzecz, którą bardzo Wam chciałam pokazać, to ten oto regał, który zamówiłam sobie z myślą o tym, żeby umieścić go w garderobie, dlatego że zamówiłam kilka regałów po to, żeby ustawić na nich swoje buty, w głównej mierze szpilki, ponieważ szpilek mam najwięcej. Ale okazało się, że tutaj niestety nie mieszczą się buty. Natomiast to jest regał idealny na perfumy. I już jeden taki regał znajduje się w mojej sypialni. Natomiast zastanawiam się, co mam zrobić
z tym, ponieważ on jest o wiele wyższy niż kalaks, widzicie? Więc tak nie za bardzo chyba mogę je ustawić obok siebie. Także tego typu mam właśnie dylematy. A teraz chyba rozpakuję sobie kilka przesyłek z SF Meble, które przyszły do mnie niedawno, z paroma gadżetami i stolikiem kawowym. Okej, do stolika kawowego mamy instrukcję, ale myślę, że będzie to można bardzo łatwo złożyć, więc chyba sama się tym zajmę. Jeśli chodzi o lampę, to niestety okazało się, że muszę sobie dokupić do niej jeszcze żarówki, ponieważ nie ma ich w komplecie, więc nie będę teraz wszystkiego montować, ale lampa generalnie będzie wyglądać w ten sposób. Także pasuje kolorystycznie do wszystkich tych rzeczy, które kupiłam sobie do tej pory. Stolik kawowy w nieco innym odcieniu złota niż skrzynia i ten stolik jest też mniejszy. Ma inny kształt, bo oczywiście jest okrągły i jest również niższy. Natomiast akcesoria to złoty wazon, biało-złoty ananas i taka malutka wisienka, która idealnie pasuje do tej większej, która przyszła do mnie jakiś czas temu. Dobrze, moi drodzy, na dzisiaj to by było chyba tyle. Jak widzicie, cały czas się tutaj coś dzieje, także powoli, ale do przodu. Jeśli wy macie jakieś ciekawe pomysły na aranżację tego wnętrza, to dajcie mi proszę znać w komentarzach. Jestem pewna, że wpadniecie na jakieś bardzo ciekawe pomysły, które mnie osobiście nigdy nie przyszłyby do głowy. Także liczę na waszą inwencję twórczą. A tymczasem nie pozostaje mi nic innego, jak tylko się z wami pożegnać. Bardzo wam dziękuję za uwagę i poświęcony czas i do zobaczenia w kolejnym filmie.